Co roku do najwyższych klas rozgrywkowych wdzierają się coraz to młodsi zawodnicy. I tak w tym roku pełnoletność osiągną lub już osiągnęli zawodnicy z rocznika 2003. Dlatego dziś przyjrzyjmy się 10 najlepszym polskim i 10 najlepszym zawodnikom urodzonych w tym roku według Transfermarktu. Także zasubskrybujcie kanał i lecimy! Zaczniemy patriotycznie od najlepszych Polaków, a tutaj na miejscu 10 uplasował się Kacper Kozłowski z Pogoni Szczecin. Ten piłkarz urodził się 16 października i w maju 2020 roku został umieszczony na międzynarodowej liście 50 najlepszych piłkarzy z rocznika 2001 lub młodszych. Na miejscu 9 uplasował się Filip Balcewicz, również z Pogoni Szczecin. Co ciekawe, piłkarz nie zadebiutował jeszcze w Ekstraklasie, a Transfermarkt wycenia go na bardziej wartościowego niż Kozłowski. Numer 8 Krzysztof Bąkowski z Lecha Poznań. Bramkarz urodził się 4 stycznia i obecnie trenuje z pierwszą drużyną kolejarza. W Ekstraklasie jeszcze nie zagrał. Na miejscu 7 Jakub Bieroński spod Beskidzia. Pomocnik urodził się 18 kwietnia, a w Ekstraklasie wystąpił już kilka razy. Miejsce 6 i Szymon Włodarczyk z Legii Warszawa. Piłkarz urodził się 5 stycznia. Jego ojciec również był zawodnikiem Legii Warszawa. Szymon ma na swoim koncie już kilka występów w Ekstraklasie oraz Mistrzostwo Polski. Numer 5 Kacper Sezonienko z Bytowi Bytom. Piłkarz urodził się 23 marca. Jest obecnie wypożyczony z Lechii Gdańsk. Napastnik regularnie występuje w drugiej lidze. Na miejscu 4 Ariel Mosur z Legii Warszawa. Urodził się 19 lutego. Jego ojciec również występował w przeszłości w Legii. Ariel może się już pochwalić Mistrzostwem Polski. Rozpoczynamy podium, a tutaj Daniel Ojo Kowalski z Wisły Kraków. Piłkarz urodził się 12 lipca w Barcelonie. W Ekstraklasie występuje już od kwietnia 2019 roku. Jego młodszy brat również trenuje w Wiśle. Na miejscu 2 Hubert Turski z Pogoni Szczecin. Piłkarz urodził się 31 stycznia, a do pierwszego zespołu Pogoni został włączony w sezonie 2019-2020. Obecnie na swoim koncie ma już 9 występów w Ekstraklasie. I na miejscu 1 Aleksander Buksa z Wisły Kraków. Piłkarz w światowym rankingu zajmuje miejsce 15, więc całkiem wysokie. Urodził się 15 stycznia i jest młodszym bratem Adama Buksy. Jest także najmłodszym strzelcem Ekstraklasy w XXI wieku. I teraz przechodzimy do największych światowych talentów. Na miejscu 10 Devane Rensch. Piłkarz urodził się 18 stycznia. Od 2016 roku występuje w Ajaxie Amsterdam. Holenderski gracz ma korzenie surinamskie. W 2020 roku został wybrany największym talentem w swoim klubie. W pierwszej drużynie Ajaxu jeszcze nie zadebiutował, ale kilkukrotnie włączono go już do kadry pierwszej drużyny. Na miejscu 9 Iax Moriba. Piłkarz urodził się 19 stycznia w Gwinei, jednak występuje w reprezentacji Hiszpanii, gdyż właśnie w tym kraju się wychował. Od 2010 roku gra w FC Barcelonie. Obecnie jest zawodnikiem drużyny B i oczekuje na swoją szansę do włączenia go do pierwszej drużyny. Często porównuje się go stylem gry do Paula Pogby. Przyjaźni się także z Ansu Fatim, więc na pewno już nie może się doczekać, kiedy w końcu zostanie na stałe włączony do pierwszego zespołu. Na miejscu 8 Yusuf Demir. Urodził się 2 czerwca. Obecnie gra w Rapidzie Wiedeń, gdzie regularnie występuje już w pierwszej drużynie. Ma korzenie tureckie. Miejsce 7 Nazi Unuvar. To piłkarz, który urodził się 13 czerwca i jest kolejnym Holendrem w tym zestawieniu. Od 2011 roku występuje w Ajaxie Amsterdam. 22 stycznia 2020 roku zadebiutował w seniorskiej drużynie tego klubu. Lewy napastnik jest najmłodszym strzelcem w historii Ajaxu. Ma korzenie tureckie. Na miejscu 6 Joelson Fernandes. Urodził się 28 lutego w Gwinei Bissau, występuje jednak w kadrze portugalskiej. Od początku kariery gra w Sportingu Lizbona. W seniorskiej drużynie jeszcze nie zadebiutował, ale kilkukrotnie znalazł się w kadrze meczowej. Na miejscu 5 Harvey Elliott. Urodził się 4 kwietnia, a swoją karierę rozpoczynał w Fulham. Od 2019 roku jest graczem Liverpoolu. Z tym klubem wygrał już
Super Puchar Europy, klubowe Mistrzostwo Świata oraz Mistrzostwo Anglii. Muszę przyznać, że to całkiem niezły dorobek jak na kogoś, kto nie skończył jeszcze 18 lat. Harvey obecnie przebywa na wypożyczeniu w Blackburn Rovers. Gra także w reprezentacji Anglii, z którą w 2019 roku zdobył Puchar Syrenki. Na miejscu czwartym Anglik nigeryjsko-niemieckiego pochodzenia, czyli Jamal Musiala. Urodził się 26 lutego. Na swoim koncie ma już występy m.in. w młodzieżówkach Southampton i Chelsea. Od 2019 roku jest graczem Bayernu Monachium. Udało mu się już zadebiutować w Bundeslidze oraz zdobyć bramkę, dzięki której został najmłodszym strzelcem w historii Bayernu. Jest przyrównywany na następcę Roberta Lewandowskiego. Rozpoczynamy teraz podium, a na miejscu trzecim Florian Wirtz. Urodził się 3 maja. Od 2020 roku jest piłkarzem Bayeru Leverkusen. Wcześniej grał w FC Köln. Zdążył już zadebiutować i strzelić bramkę w Bundeslidze. Jest nazywany następcą Kaja Havertza. Na miejscu drugim Ryan Cherki. Urodził się 17 sierpnia i od 2010 roku występuje w Olympique Lyon. Jego rodzice pochodzą z Algierii. Piłkarz również już regularnie występuje w seniorskiej drużynie. Czy zostanie następcą Kyliana Mbappe? I na miejscu pierwszym bez wątpienia najbardziej znany piłkarz z rocznika 2003, czyli Jude Bellingham. Anglik urodził się 29 czerwca. Jego numer, czyli 22, został zastrzeżony w Birmingham City, czyli jego poprzednim klubie. Od 2020 roku występuje w Borussii Dortmund. Można powiedzieć w sumie, że ma trochę podobną drogę do Jadona Sancho. I to już jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, czy taki ranking Wam się spodobał i napiszcie, który piłkarz według Was jest najbardziej utalentowanym graczem z tego rocznika. Do zobaczenia już niedługo. Zasubskrybujcie kanał i udostępnijcie filmik znajomym. Cześć i piona!